Dobra, tylko tyle mogę zrobić, ja się trochę odsunę. A ty przecież mogłeś dwa razy go ze zwykłego strzału uderzyć. Więcej byś mu zadał. Być może. Być może. Mięsny jesz, ty go zjesz, ty go zjesz. A po prostu znikam. Darcie. Dobra, fejnik. Ja zrobię to tak. Tu jest ten się pali, dobra, ciach. No ja. Nawet nie spojrzałem, jakie ma ten na wodę 10%. Spoko. 10% to siła, no, nie odporność. To nie. Ten prof, ten mistrz portali ma 60 na wodę, więc. No. Dobra. O, dobrze, że mu nie stoisz na plecach. Rewelacja ci powiem, panie. Rewelacja. Dobra, ten co ma? Dobra, minus 10 na wodę, na powietrze 20 ma, dobra. Czyli tak, jakbyś chciał się odsunąć, to krwawisz. Dobra, to zrobię to jeszcze... Tak. Kubaniec. Skubaniec. A ten co idzie do mnie na plecki? Nie tak. Ale... No. Delarus. Delarus. Dobra. Ląduję w niego. Masz rację. Więcej się zadaje. No, tak. bo on ma, wiesz... Pewne kryty, nie? O kurde. Jak mi tepnął ham. No dobra, proszę pana. No to co ty mi tutaj robisz? Czy mamy sobie... On ma oportunizm? Nie, nie ma. No to ja to robię to tak, że... Tak? Ciach. To się już obudowuje. Zew z zagłębi? No kurde. Udim! Na powietrze minus 50. Nice. To szkoda, że Delorusa. No, odsunę go. Spokojnie. Ach, kurde, no. Za daleko. Cztery życie mu zostało, nie wiem. No, spoko, wykończę, kurde, go. Przy okazji waląc w oprawce fejnym. Ja sobie podejdę. Spoko. Nice. A, on miał Holy Hand Grenade'a. Okej. A, bo ten... On ma 200 na wodę, panie. Ja nie zauważyłem, no. Pultuj się tak. Nie, dobra. Tego nie, bo ten jest na ogniu.
Nie chcę ci go gasić, żebyś później nie narzekał. No wiesz, to zawsze sto parę cytura, nie? O. Myślę, że to nie ma co, wiesz, rezygnować z tego typu... Uuu, uciszył cię. No, no wiesz, no trudno. Uuu, wystawienie źródło. O ty... Dziadu. No widzisz, widzisz, jeszcze cię postał. Terrorus. Chyba, czy wiesz, walcz też ze skilli jego, jeżeli coś ciekawego tam jest, to się po prostu przyda, nie? Mocno. Nie, nie, on nic więcej nie ma, on ma tylko tego jednego skilla aktywnego, nie? Walę w kapitana. No, no, najlepiej. No, pięknie, po 400, panie. Wspaniały damage. No, dobra. O, chyba skończysz, nie? Nie wiem. Bardzo. Chyba nie bardzo. No zobaczymy. A, bo ty masz... Chociaż... Nie, 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 jednak nie, jednak nie. No to trudno. No to zwierzę skończę, spoko. Dobra. Spoko, spoko, jak skończę zwierzem, to... Ten, to będę miał więcej... O, korzystajmy z tych dobroci, źródełka. Tak. Ale jej nie idzie. Ale może... Ogłuszony będzie. Mhm. Zdecydowanie. Ja go nie będę bił teraz. Badaj, woda, powietrze. O. Damn. Ładnie, ładnie. Elegancko, tak, tak. O, o. Pancerz weszło. Dobra, zwierz kończy. Mhm, finiszy go. Mam nadzieję przynajmniej, że będzie koniec. Nie będzie. Defonator. Oho, chybił. Chybił? O, shit. Nie, spoko, ja go. No nie, nie. Może kończę. Ale się poplułem. Ale się poplułem, stary. Wszystko. Dobra, wykończę go, bo ma rozkład. Ale patologia, nie, bez hitu. Nice, piękne. Dobra. No takiego no. Patologicznego zachowania nigdy nie widziałem. No, bez nice. Nie, 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 nie. Nic więcej nie zrobię, dobra. Chociaż mogę podejść jeszcze. Pamiętaj, że ten od portali ma 60% na wodę. Tak, tak. Mhm. Jeszcze ogłuszony. Prawie 8 metrów za zero. No, to jest taki... Tak czytujesz. Nie jak, jak ja czytuję, no stary. Dobra, czy trzeba temu portalowi dobrać do dupy? Proszę bardzo. Kurde, tylko że to jest czerwona flaga, to jest jakiś główny quest. No jest, 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 ale spoko. Dobra, tu nic nie ma, więc ciach. O, przesuwa jakieś gówno. No to jest takie wolne, że szkoda gadać. Okej. No nie, przecież na górze, dlaczego nie mogę? Ja pierdzielę, tak jest gówno. Oj Boże.
Kod jako tank. O, ogłuszony, ładnie. Fuck. Kierowniku. Panie kierowniku, gdzie pan idzie? Gdzie pan się wybiera? A pan tutaj. Jak w masło, stary. Nie zabiorę. Krap. No to pas to wiesz. No. Dobra. Teraz tak. To ma na wodę. A jutro co, hało czy do biura? Do biura, do biura. Dostanie? Dostanie chyba. Spoko. Co ja mam za łóżeczkę? Ognia, okej. Okay. Dobra. W sumie tyle. Oj, trzeba lać tego... No, tylko muszę się... podsunąć z lekka. No, to dajesz. Bo nie widzę go. Idę przez ogień. To jego zabawki to... On nic nie robi tak naprawdę, no. Weź, to będzie takie easy. Że ja pierdzielę. Może teraz zostaniesz zwierzęm, kurde, od tego czegoś. No. A tak to wiesz. Okej. LOL, to były plecy? Co? Nie, to nie były plecy. Czy miały to być plecy? Nie, okej, okay, nieważne. Nie, to nie był ten skok za pleców. To był ten... błyskawiczny atak. Jak trochę dostaniesz, to się nic nie stanie, nie? W magicznie to wiesz. Okej. Okay. Ładnie. Ale zrozumiałbym, jakbyś był ślepy, kurde, nie? No, ale takie nagłe misy mam w ogóle, o co tu chodzi, nie? No, gość dostanie od trucizny koło setki, od wpłynięcia koło setki. No, chyba kolega Detorus to dobija. Być może. Tak. Spadki. Pasek jakiś fajny. O, kolejna różdżka oczyszczenia jest. Nice. Dobra, strzała oczarowująca. Talerz jest. I jest pasek do zidentyfikowania. Może być z tym problem, tak wiesz. No, ja wiem. Skrzynia. Dobra, trzeba ludzi ci się pożywić. Masz najda. Piękne źródełko. Ja muszę, czy nie muszę? Tak, musisz, dwa punkty. No, spokojnie.
Wiesz co, i teraz w sumie możemy się cofnąć do tej świątyni zobaczyć. Jeśli chcesz, ta, która była zalana. Skoro to zrobiliśmy. Bo czekaj, bo się questy poupdate'owały chyba, nie? Zamknęliśmy portal, woda powinna opaść. Bo to tam będzie, bo tam będzie matyczne drzewo. Myślisz, że tam będzie? Bo jest, to jest ludobójstwo. Aha. No i pytanie, czy my chcemy zabić to drzewo? A nie, czekaj, nie, bo dobra, bo tak dziwnie mi pokazało. Dobra, nie, to jest zatępiona świątynia, to jest zupełnie za innego. Sorry, moja wina. No, spoko, sus. Dobra. Kein problem. O, nie leje się już, nice. Był safe po walce? Nie było, ale czekaj, tapnę się tylko do ciebie i save'ik idzie. Dobra, już się spuszcza, tak, spuszcza się. Krokodyl jest. Zdezorientowany krokodyl. I rybka. Tleń. Kurde. Krokus. To ja pogadam z krokodylem. Zdezorientowany krokodyl słonowodny rozgląda się wokół i zauważa cię. No, to powiedz mu, że został przeniesiony i że blisko jest morze. The shore, yes. After a rest. The crocodile slumps down and closes its eyes. Dobra, nie ma nic więcej ciekawego. Krokodyl. No, spoko. To co, wbijamy do świątyni? Tak. Nice. Za niedługo poziom w takim tempie. No. Dobra, idę lewą stroną, bo tu widzę, że są jakieś pokoje. Fajne, takie zamknięte. A tu idę do ciebie w takim razie. Martwa strasznica. Czerwony krąg to był. Podążaj bezpiecznie ścieżką Rogira. Przemoczona księga jakaś. Tam się nieźle nadupiali. O, nie wątpię w to. O. 5 stówek. Bart się przydał. No. O, tu są oczyszczone zwłoki. Chodź tu zwierz. Zwierz przez siebie cierpi. Klucz. Nice. Proszę. Widziałem, że coś tu jest. No. Trzeba sprawdzać, kurde, teraz wszystko po prostu, nie? Bo raz, że kasa, jakieś itemy ciekawe mogą być, nie? Farcik może wlecieć. Questowy item, nie? No. No wiesz, tam 5 stówek to tam, wiesz, dupy nie urywa, nie? Ale, no, ale zawsze coś. If I understand this correctly, it reads, walk safely in Vrogir's path. Okej. It looks like this place gave the Black Ring a bloody nose. Best to walk. Więc uwaga na papki, tu są jakieś przełączniki. Close enough. Martwy profanator. Careful now. That's a trap. Okej, ja to rozbroję, kurde. Bo to są, kurde, do rozbrojenia pułapek. Dużo tego masz jeszcze? Nie wiem nawet. Chyba mam. Wiesz, mam, ale zawsze coś, nie? A najwyżej wpadnę w pułapkę. Wielkie mi halo. Fajnie musiał wdepnąć, kurde. I znowu. O. Ja też zaraz wdepnę, spokojnie. Look out. I see a trap nearby. Pułapki to wiesz. No. Careful. Słuchaj, to trzeba szybko przebiec po prostu. No, dokładnie. Duże to. Tu jest jakiś mechanizm. Spoko. O, co to masz? Widzisz przez sobą starożytną dźwignię, wciąż jest wilgotna od niedawnej powodzi. Dobra, to przekładam wajcha. Nope.
Denied. Ale tam jest jakieś coś, nie? Tu jest... Przejść głębiej. No. O, idziemy, co? Mhm. Ja nie wiem, czy orkowy nie jest kapłan. Jakiś... Ołtarz Wrogira. No, nice. Czyli będzie się można... To teraz ty się pomór. No, no. Źródełko, którego nie mamy. Gdzie, którego nie potrzebujemy. No. Borowik szlachetny jest na górze po lewej, więc dobra. Ja się modlę. Make this place feel more like a defiled tomb than a temple. Nevertheless, you approach the altar. Your vision clouds, and you open your eyes to a dark glade. Before you lies a bull, trapped beneath a fallen tree. It stares at you with malevolent eyes. As you watch, it transforms to a bear, claws digging into the earth as it struggles to dislodge the log. You blink, and it turns again. A gorilla now, its vaulted back pushing hard against the wood. After a few more minutes' struggle, it slumps to the ground, defeated, and its contemptuous eyes return to you. Strength! Give me your vigor! Dwójka? Moją żywotność? Pytanie, czy na stałe, czy był save chyba? A, dobra. Teraz ja robię save. No, 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 no. The god shifts shape again, contorting into a snake. Grimacing, you reach out your hand, and Vrogir sinks his fangs deep into your palm. You feel his curse spreading throughout your body as your strength starts to ebb away. At the same time, the snake grows stronger and starts to pulse with a faint light. You drag your hand back before the very last of your vigor slips away, and you stand hunched over and gasping for breath. The gentle glow within Vrogir grows brighter until you struggle to look at him. The god bursts into yellow flame, searing its way through the log. Vrogir transforms again, standing before you in his true orcish form, before snorting in derision and walking away. The vision slowly fades, and you are back in the temple, the smell of damp death filling your nostrils. You see... Dobra, co usuwa przekleństwo? Nie wiem, Nie, czekaj, nie było Błogosław, czekaj, coś tu mi usuwało, tylko muszę zobaczyć, które to było. Błogosław, jest to żaden problem, szczególnie, że stoisz na źródle, nie? Więc... Usuwa, czekaj, uciszenie, wyszydzenie... no to dawaj, no, zobaczymy. Dziękować? Dobra. Dobra, kolejna świątynia ogarnięta, tak? O, no, no. To już trzecia? Tak. O. Czekaj, coś znalazłem? Tak. Uuu, kopiec jest. Kopiec Greta. Kopaj. Artefakt odwiecznych. Drugi już. Skrzynia. Borowik szlachetny drugi. Może to trzeba postawić ten, albo coś. No tak, tak myślałem właśnie, nie? Bo to są... No, trzeba przebiec. No i tu jest ta dźwignia, nie? Pogadam z zwierzem, bo może, wiesz, siłą trochę coś się tutaj zadziała. O! Tak? Czekaj, klikam. Dźwignia skrzypi ogłuszające, ale nie opiera się zbyt długo, ze zgrzytem przesyła się w twoim kierunku. Idę do ciebie. Nice. Ukryty pokoik, kto by się domyślał, nie? Co? Że tu jest ukryty pokoik. No, po mapie widać. Tak? Było widać? No tak, pewnie. No. To wbijamy. To cyk. Co to jest? Rycerz. Pułapki jakieś są. Buty rycerza Wargira. Fajne jakieś? No, coś ten dla ciebie. Dla zwierzę. Dla zwierzę. Nice! To daj zwierzowi, to dwuręczne. Dałem. Nice. Czekaj, to jest borowik szlachetny jeszcze. Mocno tego podbuści, powiem ci.
Wytłuści go, tak? Mocno. Tak, wytłuści. Ach, trochę inicjatywy stracam. Ach, wow. No ale jak już będę miał, wiesz... to będzie bicie, nie? Dobra, tutaj trzeba tepnąć kogoś, żeby otworzył sarkofag. Dobra, muszę sobie podnieść... siłę następnym poziomem. Dobra, tutaj? Mm-hmm. To zwierza czy ciebie? Obojętnie, jak tam wolisz. Tepnę zwierza, bo może być na siłę. Dobra, to jedę tam do drugiego. A, ła! Geld. Tylko geld i to też jakieś 300. Marne. Tylko geld powiadasz? No, to jeszcze jest sarkofag tutaj. A nie jesteś w stanie go otworzyć? Nie tutaj. Tam po prawej stronie bardziej jeszcze. A tam, okej. Okay. Już no. Się tepię. I z tej strony musisz kogoś tepnąć. O, czekaj. Musisz bliżej podejść pewnie. Wiem. Może to zadziała. Dzięki. Dosłownie tam był taki milimetrowy. No, nie wątpię. Nie wątpię w to. Udym! Panie, musimy się chyba cofnąć do jakiegoś miasta albo na statek, żeby to za ID. I tu mówię ci konkretnie. Żółty hełmik. Daj mi jedną kulę źródła, bo coś ty kutasisz te kule źródła, kurde tam. No i o co ci chodzi, no? Bo... Żartuję przecież. No masz tą jedną, panie. Żebyś nie marudził mi, kurde. No i będę marudził. Trzymaj się, Mateko. Widzisz, że jesteś jak kobieta normalnie, marudzisz mi tylko. Nie uruchamiaj mnie. Masz tu księgę umiejętności, poczytaj sobie. No tak, bo jestem niewyedukowany, nie? Już to umiem, co mi tutaj dajesz książki, kurde, które już umiem. Ten hełmik tam całkiem nice i topór dwuręczny jakieś widzę. No. Tylko nie poidentyfikuj to, tylko wiesz, nie sprzedawaj, nie? No, wiadomo. Dobra, to ja proponuję w tym, jak już to wszystko chyba mamy, nie? Ogarnięte. Tak. To ja proponuję TP na... Zaraza. Znaczy pani... Za pani zemsty. No, pani zemsty, no. I Tarquin. O, proszę, siema Tarquin. No, to ty gadaj wpierw. Co tam tego? Co to za dziwna gra? Nie jest dziwna gra. Divinity 2, Original Sin. Definitive porządna, Edition. Porządna gra. W jedynkę graliśmy. Widziałeś zresztą, jak graliśmy w jedynkę, więc... To jest 2. No to ja się nie wypłacę na to. Tak jest. Nie wypłaci się, no stary, 50 tysięcy mamy w sumie. Słuchaj, mieć 200, a nie mieć 200 to już 400. Dobra, jeszcze tylko czy zwierzę... Siedzisz i marzniesz? Ja się dzisiaj nagrzewam, bo mi naprawili grzejniki. Ja się dzisiaj nagrzewam. Czemu marzniesz? U ciebie nie grzeją? Dobra. Dobra, już? Identyfikujesz. Dobra, teraz ja. Dobra. Tu jest lupka, okej. Okay. Oh, damn! Dwa zręczności, bystrość, sztuka walki, myślistwo, aeroturgia. Znowu coś dla ciebie. No, zdecydowanie. Chociaż nie narzekam, bo troszkę dostałem, ale w końcu. Dobra, sprawdź mi toporek. Dwuręczny. 8 do 10 ogień, 71-83 fizyczne. Plus 1 dwuręczna, uciszenie 20%, płonięcie 20%, wymaga ci... No 71 do 83. Tak, ale mój daje plus 3 do siły. No. Niby korzystaj ciepło, ale już ogień gaśnie w piecu, więc... Czyli nie chcesz? Nie, ale mam jednoręczny topór. Mhm. Fajny dla Fejna, Boże. 2 siły, 3 inicjatywy, oślepienie, oziębienie. Nice. Nie wiem, czy chcesz coś takiego. Zaraz ten zobaczę, wiesz? Na spokojnie. To jeszcze sprzedamy, to łuk sprzedamy.